Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją decyzję o przeprowadzce tam? Czy dało ci to coś w ogóle, jakieś, w sensie właśnie artystycznym? Jak to wygląda? No, często myślę nad tym, czy wiesz, była to jakoś na pewno super decyzja, bo możliwe, że mogłabym więcej osiągnąć, będąc w Polsce, wiesz, tutaj bardziej działać, ale z drugiej strony, no, w sensie może szybciej bym coś osiągnęła i jakby z takim większym efektem. No a tutaj, że tak powiem, trzeba było wszystko budować, jakieś kontakty, w ogóle poznawać miasto, język, ludzi od nowa, więc na pewno zajęło to trochę, no zajmuje to więcej czasu, ale co mi dało na pewno wyjechanie tutaj do Berlina, no to skończenie tutaj studiów i poznaniu wiele, wiele świetnych muzyków i jakby takie otwarcie się na taką światową scenę muzyczną. Jakby byłam w stanie poznać ludzi, jakby porozmawiać z muzykami właśnie z, powiedzmy, jakiegoś takiego światowego środowiska, berlińskiego środowiska, i na pewno jest to bardzo otwierające i tak można się tu, no, inspirujące. Na pewno, no to, że w tej chwili właśnie spotkałam tutaj menadżerów, którzy bardzo we mnie uwierzyli. Niestety to było wszystko przed tą zasraną pandemią. I, no i były piękne plany, żeby grać, robić. No i robiliśmy, tylko że tak powiem, połowę tych rzeczy, które chcieliśmy, nie wyszła. Ale no, ale wychodzi płyta, tak? No i to, że tak powiem, to, że właśnie z... nawiązałam tą współpracę z Leo Abrahamsem, to, że no, pracujemy razem nad płytą i że będę mieć jakąkolwiek szansę, żeby zaistnieć tutaj na tym rynku, no to jest coś, nie?